McDonald's wywołał prawdziwy skandal, wszystko przez zachowanie firmy w czasie szalejącej na całym świecie pandemii koronawirusa. Klienci są oburzeni. McDonald's postanowił zareagować na pandemię koronawirusa. Klienci są oburzeni postawą firmy. Restauracja wywołała prawdziwy skandal. Pod adresem przedstawicieli marki popłynęły negatywne komentarze. Sieć natychmiast zawrzało, internauci nie kryją zdenerwowania. McDonald's zdenerwował swoich klientów. Pandemia koronawirusa opanowała niemal cały świat. Liczba potwierdzonych zakażeń wciąż rośnie, a szpitale szybko zapełniają się kolejnymi potencjalnymi chorymi. Wiele państw wprowadziło specjalne obostrzenia, nakazało obywatelom zachowywanie podstawowych środków ostrożności i pozostanie w domach, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19. Przedstawiciele najpopularniejszego fast foodu na świecie postanowili zareagować na rosnącą epidemię. Brazylijski oddział McDonald's wpadł na pomysł, by dostosować popularny logotyp marki do panującej na świecie sytuacji. Ich działanie wywołało jednak niespodziewaną falę krytyki, a w stronę restauracji posypały się negatywne komentarze. McDonald's przeprosił za swój pomysł. Dalsza część tekstu pod galerię Nowy logotyp, to podzielone na dwie części M. Są rozdzielone w taki sposób, by nawiązywały do zachowania bezpiecznej odległości, zalecanej przez WHO. Internauci nie uznali tego jednak za dobry pomysł, zarzucili firmie wykorzystanie szalejącej pandemii koronawirusa do promowania swoich usług. Co ciekawe, wiele firm zdecydowało się w ostatnim czasie na podobny zabieg, ale żadna z nich nie spotkała się z tak negatywnymi reakcjami. Dzisiaj grzeje, 1. Polacy kochali go za kultowe seriale TVP i TVN. Niestety, nie żyje znakomity aktor, miał zaledwie 46 lat. 2. Z ostatniej chwili, będą kolejne zakazy przez epidemię. Dotyczą sklepów i pracy. Nietypową sytuację skomentował na Twitterze jeden z czołowych polityków amerykańskich, Bernie Sanders. Według mężczyzny firma powinna w pierwszej kolejności pomyśleć o realnej pomocy dla swoich pracowników i najbardziej zagrożonych pandemią rejonów. McDonald's przeprosił za zmianę logotypu na łamach New York Post i wytłumaczył, co akcja miała na celu. Jako marka działająca w blisko 120 krajach, ponosimy wspólną odpowiedzialność za pomoc naszym społecznościom w potrzebie, można przeczytać w oficjalnym komunikacie McDonald's. Najlepsze newsy dnia, źródło, O2. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.